sprawa jawożnickiego roweru miejskiego zaczyna przypominać wielowątkową telenowelę. Tym razem zbliżamy się chyba do jej finałowego odcinka. I to takiego ze szczęśliwym zakończeniem. Dotychczasowe przetargi na stworzenie sieci rowerów nie przyniosły rezultatów. Jeszcze do niedawna sugerowaną datą oddania do użytku rowerów miejskich był czerwiec 2019 roku, ale się nie udało. Później mowa była o jesieni tego roku i chyba nie są to puste słowa. Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego, poinformował w zeszłym tygodniu w mediach społecznościowych, że zarząd województwa śląskiego zwiększył kwotę dofinansowania na projekt Centrum Integracji Transportu Jawożną z integracją dróg dla rowerów i systemem roweru miejskiego o ponad 9 milionów złotych oraz przyznał dofinansowanie w wysokości prawie 1 800 000 złotych na projekt związany z uruchomieniem i doposażeniem Centrum Usług Społecznych w Jaworznie. Czyli faktycznie coś jest na rzeczy. Centrum Usług Społecznych powstać ma w niszczającym budynku organistówki przy jaworznieckim rynku. Tam też pewnie będzie można dojechać rowerem miejskim, czyli dwie pieczenie przy jednym ogniu. Urząd Marszałkowski i Urząd Miejski potwierdzają te doniesienia. Informacja czeka obecnie na publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. Prace przy centrum przesiadkowym wciąż trwają. Miejmy nadzieję, że równie szybko jak dekoracyjne rośliny pojawią się tam stanowiska rowerów miejskich.